Jest z nami dzisiaj pan Krzysztof Zemło, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Aktor, reżyser, pedagog teatralny. Nie najważniejsze jest to, że wszystko się zmienia, porusza, wszystko. No i to jest dla mnie pomoc. Panie Krzysztofie, od początku, jak zaczęła się pana przygoda z teatrem? Z teatrem? Moja przygoda z teatrem zaczęła się od studiów. Nie uczestniczyłem w żadnych kółkach teatralnych. W trakcie szkoły średniej raczej to, czym się bawiłem, to był blues i zespół bluesowy. Natomiast bardzo mnie interesowali ludzie, którzy się tym zajmują i spróbowałem swoich sił, zdając do akademii. Za pierwszym razem mi się nie udało. Nie udało się, za którym? Za drugim. Za drugim. Rok spędziłem na Uniwersytecie kierunek kulturalno-oświatowy, a później podszedłem drugi raz i tym razem skutecznie. Jest pan z Supraśla. Jak pan znalazł się w Łomży i związał się z tym miastem, bo tak chyba mogę powiedzieć? W Łomży znalazłem się około 15 lat temu, w 2001 roku wraz z prowadzonym wtedy przeze mnie teatrem Okno. Graliśmy sztukę na tutejszej walizce. Zostaliśmy nagrodzeni. Nie pamiętam już jakimi nagrodami, ale nagrodą zespołową na pewno i chyba nagrodą za najlepszą kreację aktorską. Później pracowałem z tym teatrem Okno oraz z innymi teatrami i ofowymi i instytucjonalnymi w Polsce, a w pewnym momencie dostałem telefon od dyrektora tutejszego teatru Lalki Aktora, który zaproponował mi współpracę, którą podjąłem i 2,5 roku temu zakończyłem, żeby pójść swoją drogą. Założyłem teatr Lalki i Ludzie, a traf tak chciał i ja tak chciałem, zgłosiłem się do konkursu na dyrektora Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych i zwyciężyłem. I teraz jest nowa forma związania z Łomżą. No właśnie, aktor, reżyser, teraz dyrektor Domu Kultury. Jak pan się widzi w tej roli? Bo to jest nowe wyzwanie. To jest nowe wyzwanie, to jest duża instytucja, instytucja z tradycjami. To jest również zaszczyt. Jak ja siebie widzę? Pracując w kulturze i sztuce, żeby wyżyć, robi się różne rzeczy. Ja oprócz swojej działalności teatralnej i nieraz bardzo ciekawe, oprócz swojej działalności teatralnej, stricte teatralnej, lwią część zajmowałem się edukacją teatralną i kulturalną. Współpracowałem z wieloma domami kultury. Prowadziłem warsztaty artystyczne w swoim stowarzyszeniu i obejmując ten Dom Kultury myślę o takiej szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej przy zachowaniu oczywiście tych imprez i może wykreowaniu następnych, ale to z czasem. Natomiast myślę, że zaczniemy od położenia nacisku na edukację artystyczną. Czy Łomża jest takim miastem, które potrzebuje tej kultury? Czy ludzie tutaj korzystają z takich rzeczy, jak jakieś przedstawienia? Na pewno takim czasem, kiedy widać tę potrzebę, jest na przykład Festiwal Walizka, kiedy wielu Łomżyniaków uczestniczy w wydarzeniach, nie mieszczą się na spektakle, mimo że spektakle są grywane w środku dnia, w środku dni roboczych. Ja myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, sondujemy je cały czas, natomiast oferta też musi być ciekawa. Oferta musi być ciekawa, coś nas musi oderwać od telewizora. Ludzie muszą dostać jakąś energię, żeby wyjść z domu. Poza właśnie takimi spotkaniami kulturalnymi, gdzie ludzie wychodzą z domu, co jeszcze będzie w Domu Kultury? Jakie zajęcia?
Jakie zajęcia? Ja myślę, że jak najbardziej będziemy kultywować to, co jest do tej pory. Czyli teatr, który jest zoomowany, który jest zainteresowany młodzieżą i pani Joanna również organizuje tu festiwal, prawda? Konfrontacje, to jak najbardziej, muzykę z panem Bernardem i z panią Magdą, to jest, i zapraszam przy okazji, zapraszam na Gwiazdkę z Nieba, koncert. To jak najbardziej. Chciałbym odbudować oczywiście plastykę z panią Ewą, z panią Anną, ale chciałbym odbudować również pracownię tańca, zaproponować formy, których nie ma w mieście, żeby to reaktywować, żeby to u nas działało. Plus zastanawiamy się nad powołaniem nowych pracowni, prowadzimy rozmowy, sondujemy. Jeszcze troszeczkę nie chcę tego zdradzać. Myślę, że taką ofertę chcemy przygotować, żeby z tym ruszyć od nowego semestru. Ale naprawdę, naprawdę sondujemy i badamy. A jeżeli chodzi o sam budynek Domu Kultury, czy to wszystko zmieści się tutaj? Będziecie się jakoś może rozbudowywać, tworzyć filie? Chciałbym, żeby przestało się mieścić. A wtedy będziemy... Mam taką nadzieję, że to nie będzie problem stworzyć w którejś ze szkół filię czy jakąś pracownię. Wydaje mi się, że Miejski Dom Kultury, który kiedyś naprawdę tętnił życiem, teraz troszeczkę jakby ucichł. Nie bał się pan podjąć tego wyzwania? Nie boję się wyzwań. Jak to się skończy, nie wiem, ale dołożę wszelkich starań, żeby tak jak pani mówi, żeby to miejsce tętniło życiem. Jest pan aktorem. Czy te umiejętności aktorskie pomogły panu w jakiś sposób przed komisją? Oczywiście. Oczywiście walka ze stresem, również specyficzne używanie głosu, kiedy się mówi niskim, spokojnym głosem, to odnosi skutek. Ilu miał pan kontrkandydatów? Słyszałem, że 8. Mhm. Słyszałem, że pokonałem 8 osób, natomiast nie znam kontrkandydatów. Wspomniał pan o Gwiazdce z Nieba. Czy coś jeszcze macie dla Łomżan? Może w ferie coś się będzie działo? Tak, oczywiście. Przygotowujemy akcję feryjną. Ferie zaczną się u nas już w piątek, przed feriami, kiedy wystąpił nas zespół Dog Bite z koncertem. Zapraszamy serdecznie. W internecie można sprawdzić, jaki to jest gatunek muzyczny, w jakim obszarze oni się poruszają. Natomiast pierwszy tydzień ferii upłynie nam pod znakiem lat 20., lat 30. Robimy takie interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, w których będzie grupa taneczno-muzyczna, grupa teatralna i grupa plastyczna, i które się pod koniec pierwszego tygodnia zakończą tutaj pokazem w tej sali. Przenosimy się wehikułem sztuki w lata, szalone lata 20-30. O, zapomniałem o grupie fotograficznej również. Przenosimy się, będziemy robili, skończy się to wszystko wystawami oraz, miejmy nadzieję, ciekawym widowiskiem, na który będą się składały zarówno scenki teatralne, jak i piosenki i fragmenty tańca. A kto może wziąć udział w takich warsztatach, w tych spotkaniach? Do kogo to jest skierowane? Zapraszamy dzieci szkolne, bo one mają wtedy ferie. I jak do was trafić? Czy trzeba się wcześniej zapisywać, czy po prostu przyjść na zajęcia? Oczywiście. Trzeba się wcześniej zapisywać. Na razie oferta jest jeszcze w trakcie konstruowania, natomiast myślę, że będą zapisy internetowe. Tu u nas będzie można telefonicznie lub na miejscu się zapisać. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnictwo jest darmowe i myślę, że przygoda będzie fajna. Zapraszam serdecznie.
Moim i Państwa gościem był Krzysztof Zamło, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Domu Kultury. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat wydarzeń, które będą się tutaj działy.